Nigdy więcej w Warszawie chaosu i braku planu. Nigdy więcej korków. Strefy płatnego parkowania. Służą mieszkańcom. Nie, niech zostanie jak jest. Dla młodych rodziców. Mieszkania na wynajem w przystępnej cenie i dobra edukacja. No, żłobki, przedszkola i szkoły niedaleko ich nowych osiedli, których nie ma. Największa potrzeba warszawiaków to... No, rozwiązanie problemu komunikacyjnego i budowanie nowych mieszkań. Walka z drożyzną, dostępne mieszkania, zieleń. Zmieniłbym nazwę ulicy. No, w Armii Ludowej na pewno. Zrobiłabym więcej ulic z patronkami, których patronkami są kobiety. Wiceprezydentem zostanie? Barbara Socha. A ona jest anty-LGBT. Nie, ona prezentowała, z tego co wiem, na konferencji prasowej jakieś wytyczne WHO dotyczące edukacji seksualnej i to ona po prostu czytała ten tekst z WHO, ale sama osobiście nigdy się nie wypowiadała w tej sprawie. Jan Mentzfel, ale przed nami jeszcze kilka ogłoszeń w tej sprawie. Mieszkania komunalne. Trzeba je wyremontować i zadbać o to, żeby wszystkie były dostępne dla mieszkańców. Tak. I prezydent musi nimi zarządzać i musi je remontować. I są komunalne dla najemców i komunalne dla socjalnych mieszkańców. I to jest jego zadanie i to jest bardzo ważne zadanie, ale nie wyłączne i musimy pamiętać o wszystkich. Na przełomie których wieków powstała Warszawa? Nie jestem za dobra z historii, nie pamiętam. No i tutaj są zdania podzielone. No na pewno chyba 10 i 11 są jakieś tam pierwsze grodziska, ale historia Warszawy ta początkowa jest taki pomroczności dziejów. Kto przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy? Zygmunt III Waza. Zygmunt Waza. Która dzielnica Warszawy jest największa? Obstawiałabym, że Mokotów. Ty, obszarowo? Aha. No pewnie albo Wawer, albo Białęka. No. Mam powiedzieć, która? No, która? No Białęka. A, no. Kiedy otwarto pierwszą linię metra? W 95. W latach 90, ale nie pamiętam kiedy dokładnie. Który warszawski obiekt znajduje się na liście UNESCO? Nie wiem. No, Stare Miasto. Barwami miasta stołecznego Warszawy są? Czerwony i żółty. Żółć i czerwień. Ile mieszkańców liczy sobie Warszawa? Dobre pytanie. Wielu tutaj przyjeżdża w tej chwili około 1 800 000. To zależy, jak tam jest liczone, ale chyba 1 850 000. Kto był pierwszym prezydentem Warszawy? Starzyński. Pierwszym prezydentem? W ogóle? To nie wiem, kto był pierwszy. W której warszawskiej dzielnicy toczy się akcja popularnego serialu Alternatywy 4? Na Ursynowie. Nie pamiętam.